Hej, witam was, Sidney Zeal i znowu zapraszam na moje Zagrajmy w Earthbound. W tej chwili w tej grze jesteśmy w drodze do kolejnego miasta, które nazywa się Forside. Jednak jak widzicie, nie dotrzemy do niego tą asfaltową drogą, no bo najzwyczajniej na świecie mamy korki. No i tak się domyślam, że one trwają całkiem długo, bo niektórzy nawet wysiedli z samochodów, czym oni tam jeżdżą. No i po prostu wszystko nam blokuje drogę, tam kamienie, kaktusy, nawet kałuże blokują nam drogę, naprawdę, czemu pojęcia nie mam, no chyba kałuże 2 metrów wzwyż nie osiągają. Oczywiście też naturalnie mamy jakieś samochody, no i też niektórzy ludzie, w szczególności ten tutaj nam blokuje drogę, my to sobie zapamiętamy. I tak, właściwie w takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy, jedyny sposób, w jaki można dostać się do miasta Forside, to przez pustynię na północy. Tak, nie powiedziałem też w ogóle, że ta pustynia nazywa się Dusty Dunes. I właściwie powiedziałem wam, że zawsze w tym fragmencie pustyni pojawi nam się odgrywający hamakret. No i po prostu nie wiem, po co komu tu potrzebny jest ekran walki, naprawdę. Przecież tego kreta my zawsze pokonamy. Wszyscy u nas są na tyle silni i przy tym na tyle szybcy, że nie powinni nawet pozwolić kretowi na zrobienie czegokolwiek, naprawdę. Nie wiem po co komu tutaj ekran walki, to tylko strata czasu. Okej, okay, też pewnie niektórzy z was zauważyli, że kiedy tylko ekipa Nessa weszła na pustynny piach, na pustynny teren, to nagle wszyscy zaczęli się pocić. Otóż pot jest oznaką tego, że na wszystkich członków, no w tej chwili w drużynie, oddziałuje w tej chwili słońce. No i po prostu jeżeli w takim słońcu, po pustynnym piachu, pustynnym terenie pochodzimy sobie zbyt długo, to prędzej czy później kogoś dopadnie udar słoneczny. Jak mówiłem, jest to status, który działa podobnie jak przeziębienie i można go wyleczyć albo psychicznym leczeniem alfa, albo tam beta, ale kto by tam oczywiście betą udar słoneczny leczył, naprawdę pojęcia nie mam. Ale także można go wyleczyć takim przedmiotem, jakim jest mokry ręcznik. Tak, mokry ręcznik można chyba ten przedmiot kupić w pobliskim sklepie. Jednak ja osobiście wolę leczyć się psychicznie, naprawdę. Po prostu, jak dla mnie, ręcznik nie jest warty ani swojej ceny, ani tego, żeby po prostu nim zapychać miejsce w plecaku. Więc jak mówię, osobiście polecam bardziej szukać motyli w pustyni niż iść do sklepu i, jak mówię, zapychać miejsce w plecaku ręcznikami. Okej, pogadamy może z tą małpą. Kuku, kuku, kuku! Witajcie! Kiki, kiki! Nasza daj istnieje po drugiej stronie tej dziury. Kiku, kiki! Talarama jest wielki i miły. Kiki, kuiku! I wie wszystko. Talarama wie wszystko. Kiku, kueki! Zrobił dla nas podzielne pokoje. No to brzmi trochę zachęcająco, też nie? No podzielne pokoje, no... Wypadałoby się, no, przynajmniej przez chwilę, no, uchronić się przed tym słońcem. No i co tu grzyb robi? Pojęcia nie mam. No może zobaczymy z nim. No tym bardziej, że on przed nami ucieka i atakujemy go od tyłu. Automatyczna wygrana. Dobra, mamy jeszcze więcej małp. Kia, 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 kia. Talarama teraz pości i kia, 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 kia. I ćwiczy cicho medytację. Przy tym wstrzymuje się od czegokolwiek, co by u niego mogło wywołać chorobę albo też przykre zapachy. Kiapi, kiapi. Proszę mu nie przeszkadzać. A co się stanie, jeśli mu przeszkodzimy? Mydłe ogórki. 5 kropek. Okej, czyli mamy jakiegoś lewitującego mistrza małp, który blokuje nam przejście nie wiadomo dokąd. Oczywiście dowiemy się później w grze. Z góry mówię, że nie cierpię muzyki, która tutaj leci. No i tak, kiedy będziemy na pustyni, to spotkamy, tak się składa, aż 7 nowych przeciwników. Aż 7. I już właśnie teraz widzimy ich dwójkę. Najpierw może powiem o tym, który jest na dole. Jest to tak zwany Skelpion. Znaczy ja osobiście lubię tego przeciwnika, jeśli chodzi o wygląd i design, że wiadomo, że taki skorpion z czaszką i że jeszcze nazwa Skelpion. Wszystko się tak fajnie ułożyło, tak właśnie w tym przeciwniku naprawdę za to tego przeciwnika lubię. Znaczy tak, Skelpion ma naprawdę mało zdrowia, jednak mimo tego jest on naprawdę groźny. Dlaczego? Po pierwsze, potrafi on nas zatruć. Bo to po pierwsze. Po drugie, potrafi on wykonać błyskawice alfa. Czyli polecam oczywiście cały czas mieć przy sobie odznakę Franklina, która by tą błyskawicę odbiła, oczywiście w jego stronę. No i także Skelpion ma nadzwyczaj duży poziom śmiałości. Nie tak duży jak chuligańska mysz w Wielkim Kroku, ale i tak jest to naprawdę mnóstwo śmiałości, którą dysponuje Skelpion.
Okej, okay, i na górze widzimy unoszącą się nad ziemią tak zwaną uśmiechniętą sferę. Otóż ona właściwie chyba jest jeszcze groźniejsza niż Skorpion naprawdę, bo po pierwsze potrafi ona wykonać moc psychiczną ogień alfa, czyli wiadomo wszystkich nas jednocześnie zrani, to całkiem nieźle. I także poza tym uśmiechnięta sfera jest kolejnym przeciwnikiem, który eksploduje po walce. Więc oczywiście przygotujcie się, że jeżeli ją pokonacie, jeżeli z nią wygracie, to ona po prostu zada wam masywne obrażenia. I właściwie też nie wiem, czy bardziej polecam z nią walczyć, czy uciekać od niej, bo naprawdę jest ryzyko, że jeżeli uciekniecie, to po prostu to się skończy dla was fatalnie, że będzie dużo, wiadomo, leczenia i też może nawet utraty przytomności. No i tak, oczywiście kula musi wybuchnąć się, po prostu musimy ją pukać jako ostatnią zawsze w grupie przeciwników. Po prostu nie chcecie, żeby wam eksplodowała w środku walki, bo to tak wam tą walkę utrudni, że aż szkoda gadać. Okej, więc teraz niech użyje może rokowania alfa. Paula, zamrożenie alfa na Skorpionie, bo on jest na to słaby mniej więcej. I Jeff niech atakuje również Skorpiona. No i widzimy, ogromne obrażenia. I mamy ogień alfa. I bardzo możliwe, że Paula jednak nie przeżyje tej walki. Więc może zrobimy tak, znaczy... Właściwie to nie wiem, jak to zaraz załatwię. A czy wiecie co? Po prostu niech wszyscy atakują, nawet tam Paula mi poumiera, czy tam co? O, jednak przeżyła! O, to właśnie dzięki śmiałości ona przeżyła. Paula miała na tyle śmiałości, że udało jej się przeżyć. I wszyscy, całe szczęście, zdobędą doświadczenie. Ale widzimy, cena jakże wysoka, mnóstwo punktów zdrowia straciliśmy w tej walce. Ale całe szczęście, mamy tuż przed sobą magicznego motyla i z nim możemy się naturalnie jakoś uzdrowić. Tak ocenie alfa u Pauli się przyda. Dla Jeffa też damy może alfę. I Unesa może beta nawet. Okej, chyba tyle nam tego uzdrowienia wystarczy naprawdę. Tak, jeśli chodzi o pustynię, to ja osobiście bardziej polecam iść właśnie tak bokiem niż środkiem, bo naprawdę, jak widzicie, z boku całkiem często zobaczymy jakieś prezenty z kilkoma całkiem przydatnymi przedmiotami. Oto jest jeden z nich, jest to podwójny hamburger. Oczywiście kolejny przedmiot uzdrawiający. Okej, widzę kolejnego nowego przeciwnika. Jest to tak zwany grzywiasty buka. Tak, wiem, że za chwilę rzucą się tu jacyś fanatycy muminków czy coś takiego. Tak, on się nazywa grzywiasty buka. I tak, właściwie to jest taki przeciwnik, który mimo, że ma wszystko tak powyżej średnie, tam ofensywę, defensywę, ataki, tego typu rzeczy, punkty zdrowia, to mimo tego wszystkiego jest to naprawdę nieszczególnie groźny przeciwnik, naprawdę nie jest jakiś szczególnie trudny, a te śmiałości ma może trochę więcej niż taki przeciętny przeciwnik w całej grze, ale ogólnie naprawdę jest to, jak mówię, przeciwnik, który nie jest jakimś szczególnym wyzwaniem i również jest on słaby na zamrożenie. I tak, a czy wiecie co, zapomniałem jeszcze zrobić jedno. Powinienem dać Pauli w tej chwili odznakę Franklina, bo jej się szczególnie przyda, jak mówiłem, z tą defensywą i z tym zdrowiem, jej szczególnie się ta odznaka Franklina przyda. I tak, rokowanie... nie jestem pewien, czy alfa czy beta. Albo wiecie co, może nawet zaatakujemy może fizycznie Skorpiona. Paula, beta, zamrożenie na buce. I Jeff również się atakuje fizycznie Skorpiona. I Jeff został zatruty. A, jeszcze ten Skorpion się stawia z tego co widzę. A, to już po walce i level 28 Unesa! U stary! Ofensywa o 5, defensywa o 2. Szybkość o 1, śmiałość o 1, szczęście o 2. Punkty zdrowia o 1, punkty psychiczne o 2. Jeff level 26, punkty zdrowia o 2. Okej, mnóstwo ofensywy dostał Ness. Okej, też przypomniało mi się właśnie, że właśnie mamy tą całą fiolkę surowicy, którą możemy właśnie użyć do leczenia trucizny u Jeffa, to na tym to się przyda.
jak mówiłem, wolę teraz dać Pauli odznakę Franklina, bo jej się szczególnie ona przyda. Także, no może jakoś uzdrowimy Jeffa, ale może nie psychicznie, no tylko jakimś żarłem. Na przykład laska kalorii. Okej, będzie tego dobrego. Okej, kolejna uśmiechnięta sfera i kolejny grzywiasty buka. I Paula cierpi, jak widzicie, na udar słoneczny, symbolizuje to ta ikona słońca, tuż obok jej imienia. No jak mówiłem, kulę zawsze pokonujcie jako ostatnią, zawsze musicie ją sobie na koniec zostawić. Więc Paula właściwie ogólnie jest najszybszą postacią w całej drużynie, więc ona no prawdopodobnie zaatakuje jako pierwsza, więc niech Ness po prostu atakuje sferę, Paula atakuje znowu z betą zamrożeniem bukę i Jeff również atakuje sferę. O, jednak Buka jeszcze żyje, okej. Czy wszyscy się na Buce niech zaraz skupią. Dobra, Buka z głowy, teraz tylko została nam ta cała kula. I szybka reakcja, nie możemy pozwolić, żeby doszedł ten licznik zdrowia do zera u nikogo. I się udało. Okej, na dole widzę kolejnego nowego przeciwnika i może za chwilę go wam przedstawię, tylko najpierw się znowu wyleczę z udaru słonecznego i też może przy okazji jakoś uzdrowię. Alfa u Pauli. Okej, to jest ten nowy przeciwnik, jest to tak zwane słodkie małe UFO. Jest to taki kolejny przeciwnik, który no nie jest właściwie taki szczególnie groźny, jego ataki promienie są całkiem średnie. Nie potrafi on u nas wywołać przeziębienia w przeciwieństwie do zwykłego małego UFO. Jednak potrafi on się uzdrowić i to jest właściwie tyle co mogę o tym przeciwniku powiedzieć naprawdę. No też chyba dysponuje całkiem dużą szybkością, więc no... Zazwyczaj on będzie pierwszy w kolejce, będzie pierwszy należał do UFO właściwie. No i też, no oczywiście UFO no całkiem trudno trafić podczas walki, ale jak mówię, poza tym wszystkim nie jest to naprawdę jakiś szczególnie groźny przeciwnik. I mamy prezent, a w nim ciastko? Jeszcze? Jeszcze mi się ciastko daje? Dobra, Jeff albo Ness. Nie, Jeff. Żyj! Dobra, teraz nie wiem, czy widzicie taki czarny pikselek tuż przed Nessem, tak stoi przed takim... taka czarna kropeczka. Uwierzcie lub nie, jest to czarne nasienie sezamu, które do nas gada i które Ness słucha i on je po prostu rozumie, po prostu wow. To tak samo jak on, nie wiem, wsłuchiwał się w wentylator i słyszał, że on coś do mnie mówi. Słyszał jakieś głosy. Okej, więc gadamy sobie z tym czarnym nasieniem sezamu. Dlaczego masz ochotę grać z takim małym czarnym sezamkiem jak ja? Chcę przeprosić białą sezamkę, którą wcześniej uraziłem. Znaczy nie wiem, czy jest coś takiego jak forma żeńska od słowa sezam? Sezamka? No może, nie wiem. Gdybym tylko mógł ją zobaczyć. No i przecież, znowu nasz fotograf. Natychmiastowo robię zdjęcia, jestem fotograficznym geniuszem, tak mówię. Okej, przygotujcie się na natychmiastowe wspomnienia. Popatrzcie w aparat gotowi. Powiedzcie mdłe ogórki. Wow, to świetna fotografia. No mimo, że Jeff został trochę przez Paulę zasłonięty i widać po tylko jedno oko. Zawsze przyprowadzi z powrotem najwspanialsze wspomnienia. I tak, oczywiście gdzieś w tej pustyni jest białe nasienie, białe nasionko sezamu. I on oczywiście gdzie to znajdziemy, z nim pogadamy. I w tym prezencie mamy kubek życiowych nudli. Jak świetnie się składa. O, to jest... Tak się okaże, że to jest naprawdę rzadki przeciwnik. Bardzo rzadko się on pojawia. Jak tylko do niego dojdę, to o nim opowiem trochę. Tylko się jeszcze wyleczę Paulę znowu z udaru słonecznego. Jak mówię, to jest bardzo rzadki przeciwnik i warto go złapać.